Dzisiaj porozmawiamy o diecie. Zezwalamy na każdy produkt, jaki istnieje. No, jajka, chleb, kurczak, kasza. Będąc 2 miesiące przed startem, nie wiem, co będę jadł w trakcie startu. Przy takiej ilości wysiłku, jaki posiadamy, uprawiając triatlon, no, catering będzie niezbędny, a przede wszystkim odpowiednia ilość kalorii w tym cateringu. Ja osobiście wybrałem catering sport, czyli dietę wysokowęglowodanową, o wartości 3100 kalorii. Na taki catering składa się 5 posiłków dziennie i na szczęście codziennie dostajemy coś słodkiego. Na śniadanie jajka sadzone z chlebem i warzywkami. Ja jajka osobiście lubię, więc jak najbardziej jestem za. Na drugie śniadanie, no jedno z moich ulubionych dań, już je jadłem. Tutaj mamy zupę meksykańską z wołowiną i nachosami. Bardzo lubię takie połączenia meksykańskie, więc to jest jak najbardziej ok. Później mamy obiad. No w dniu dzisiejszym na obiad mamy pierść w sosie z cukinią i to jest ze szpinakiem, pomidorkami i tak dalej. W ogóle bardzo lubię połączenia właśnie mięso, jakiś ryż albo jakaś kasza, taki klasyczek, można powiedzieć troszkę siłowniany, ale to jest bardzo fajny posiłek pełnowartościowy. I później mamy na podwieczorek, akurat dzisiaj na podwieczorek mamy coś słodkiego i to są takie ciastka z owocami i z czym? Z ciasteczko orzechowe, z czekoladą. Więc fajnie, pewnie będę musiał Monice odpalić z jedno, żeby spróbowała. No i na kolację focaccia z dynią, więc kolejny posiłek. Tak naprawdę moje zapotrzebowanie, przez to, że jest troszkę wyższe, zmusza mnie do jedzenia większych posiłków, większej ilości kalorii, więc można powiedzieć, że dla osoby mało trenującej, 2 takie posiłki to będzie zapotrzebowanie dzienne na cały dzień, 1500-1600 kalorii. Dla jakiejś, powiedzmy, kobiety ważącej około 50 kg, to takie 2 posiłki wystarczą na cały dzień. Natomiast ja takich posiłków jem 5. Dieta wysokowęglowodanowa rządzi się swoimi prawami. Tak jak sama nazwa wskazuje, w tej diecie mamy zwiększoną zawartość węglowodanów, czyli głównego źródła energii dla sportowców, a przede wszystkim dla sportowców trenujących sporty wytrzymałościowe. Jeśli chodzi o dobór produktów, to ten catering daje mi dokładnie to, czego ja potrzebuję, czyli korzysta z prostych składników. Ja nie lubię za bardzo udziwnień i różnych kombinacji, więc no, jajka, chleb, kurczak, kasza, czyli takie najprostsze składniki, pełnowartościowe źródła makroskładników. Nawet miałem taką sytuację 2 dni temu, że sobie pomyślałem, o, od paru dni jem catering i kurczę, zjadłbym banana jakiegoś, bo dawno nie jadłem, przez to, że mam pudełka, no i następnego dnia trafiła mi się owsianka z bananem. Także tak jakby czytali mi w myślach i dostosowywali się do moich potrzeb. To jest catering, z którego ja korzystam od jakiegoś czasu, który dostałem w ramach projektu, który robimy. Naszym nowym partnerem jest Fit Catering. Warto też zaznaczyć, że ja nie zawsze trzymam się kolejności, która jest tutaj wypisana, ponieważ patrzę sobie też, tutaj mamy oczywiście wypisany rozkład makroskładników, więc patrzę sobie mniej więcej, ile każdy posiłek ma, przede wszystkim kalorii, ile ma białka, ile ma tłuszczu, ile ma węglowodanów. I traktuję kolejność posiłków trochę w oparciu o to, kiedy trenuję i jak trenuję. Więc tak naprawdę, jeśli weźmiemy sobie takie śniadanie pod lupę, gdzie mamy 60 węglowodanów i drugie śniadanie, gdzie mamy 14 węglowodanów tylko, więc możemy śmiało stwierdzić, że śniadanie będzie o wiele lepszym posiłkiem przedtreningowym. A że dzisiaj czeka nas basen i rower, to od tego śniadania po prostu zaczniemy.
Z okazji z tej współpracy mam też dla Was niespodziankę. Z kodem Avalon Extreme otrzymujecie 12% zniżki na zakup Fit Cateringu, więc wbijajcie do nich na stronę, sprawdzajcie, jakie mają rodzaje diet, bo mają wiele diet do wyboru, różne kaloryczności do wyboru, dowożą catering w każde miejsce. Ja codziennie o 6 z minutami rano dostaję catering pod drzwi. Więc naprawdę warto, jest to super duży komfort i mam nadzieję, że skorzystacie, też coś dla Was przy okazji tego projektu robimy. Mnie na przykład zdziwiło, jak powiedziałeś, że jesz tylko 300 czy tam 3200. Mhm. Wydaje mi się, że ćwiczysz bardzo dużo, jak sam wielokrotnie stwierdziłeś, tej masy mięśniowej też trochę masz. Tak, po pierwsze dużo śpię, ale to nie zmienia faktu, że mam dość długie okno żywieniowe. Raczej nie zamykam tego okna żywieniowego, nie staram się go skracać ze względu na aktywny tryb życia. Tak naprawdę pierwszy posiłek jem od razu po wstaniu. To jest posiłek przedtreningowy. Ja muszę wstać, od razu zjeść, żeby móc odczekać godzinę, żeby móc pójść na pierwszy trening. Więc po prostu muszę zaczynać dzień od jedzenia. A też kończę dzień jedzeniem dosyć późno, 22-23 też jem, więc po pracy jak wrócę, więc to okno żywieniowe jest po prostu długie. Natomiast ja mówię, że 300 to jest dużo, ponieważ prawdopodobnie ten film dotrze nie tylko do zawodowych sportowców i profesjonalistów, ale także do sportowców amatorów, osób, które po prostu trenują, i warto zaznaczyć, że to jest dość wysokie zapotrzebowanie jak dla standardowej osoby. Nawet osoba trenująca regularnie 3 razy w tygodniu prawdopodobnie to zapotrzebowanie będzie miała w okolicach, u kobiet pewnie 2000, u mężczyzn pewnie 2,5, może trochę więcej, natomiast to jest kwestia mocno indywidualna. Ja zdecydowałem się na taką kaloryczność po pierwsze dlatego, że jestem na etapie redukcji, jestem na etapie gubienia wagi pod start, więc pierwsze 2-3 kilo myślę już poszło. Nie staję jeszcze na wadze na razie, natomiast widzę w lustrze te przemiany. Wiadomo, im będę lżejszy na zawodach, tym łatwiej będzie mi się ścigać i walczyć o czas. A kwestia druga jest taka, że nie do końca możemy mówić o zapotrzebowaniu kalorycznym jako jakimś wzorze matematycznym. Do czego zmierzam? Powstały dwa wzory, Harrisa Benedicta i Mifflina, które służą do wyliczenia zapotrzebowania, natomiast które nie zakładają wzorze, nie ma miejsca na takie uwarunkowania, które już mamy, czyli na nawyki żywieniowe, tak? Ze wzoru może mi wyjść, że mam zapotrzebowanie 3500-4000 przy takiej aktywności, natomiast ten wzór matematyczny nie wie, jak ja jem na co dzień. Więc nie rozchodzi się o to, jakie moje zapotrzebowanie jest na papierze, tylko jakie ono jest realne. A realne jest takie, do jakiego przyzwyczaje swój organizm. Zawsze dana kaloryczność, na którą wejdziemy, będzie kalorycznością zmienną przez okres 4-5 tygodni, następnie organizm się do niej przyzwyczai. Więc to jest bardzo cenna wskazówka dla osób, które chcą redukować albo które chcą masować, bo oczywiście jeśli chcesz pozostać cały czas wagą w tym samym miejscu i w ten sposób pracować gdzieś tam, kształtować tą sylwetkę lub po prostu dobrze się czuć, to ten bilans może być cały czas taki sam. Natomiast jeśli chcesz zmienić swoją wagę w jedną lub w drugą stronę, to nie wystarczy, że do tej kaloryczności, którą jadłaś do tej pory, dodasz albo odejmiesz około 300-400, bo mniej więcej tyle kalorii trzeba dodać lub ująć, żeby ta waga się ruszyła. Natomiast trzeba zrozumieć, że ta zmiana, którą wprowadzimy, ona będzie miała sens przez te 4-5 tygodni pierwszych, o których wspomniałem, ponieważ to jest taki okres, w trakcie którego nasz metabolizm adaptuje się do danej ilości kalorii. Więc to, że do tej pory jadłem, teraz takie przykładowe wartości podam, 2500, chcę zredukować, więc zaczynam jeść 2200 i na tej wartości 2200 będę chudł, będę redukował przez okres 4-5 tygodni. Jeśli dalej niczego nie zmienię, to mój organizm się zaadaptuje pomimo takiej samej ilości wysiłku, aktywności w ciągu dnia. To po prostu ten bilans ujemny, który celowo stał się bilansem ujemnym, bo do tego doprowadziłem, stanie się bilansem zerowym, więc moje ciało znowu się zaadaptuje i znowu stanie w miejscu. Dlatego w kulturystyce tak istotne jest jedzenie, ponieważ tym jedzeniem cały czas się bawimy. Pamiętajmy o tym, że mamy dwie dźwignie. Mamy dźwignię ruchu i dźwignię żywienia, tak? Więc jeśli chcemy powiedzmy zredukować parę kilo, stracić parę kilo na wadze, to możemy użyć jednej z dwóch dźwigni. Albo dźwignię ruchu, zwiększając wydatek kaloryczny, zostawiając jedzenie w tym samym miejscu
i tutaj nam się robi bilans ujemny. Albo możemy użyć dźwigni żywienia oczywiście, zmniejszając kaloryczność, zostawiając aktywność fizyczną w tym samym miejscu i tu znowu nam się robi bilans ujemny. Natomiast jeśli użyjemy dwóch dźwigni, jednocześnie zaczniemy więcej trenować i zaczniemy mniej jeść, to nam się robi przepaść, czyli zbyt duża wartość, zbyt duża różnica, zbyt duży bilans ujemny kaloryczny i takie sytuacje niestety doprowadzają nie tylko do zaburzeń żywienia, ale przede wszystkim tracimy cenny czas. Powiedzmy, że tracimy takie 4-5 tygodni, czyli kilka kilogramów mniej, które moglibyśmy zrzucić, po prostu przepada, bo organizm szybciej się adaptuje do mniejszej różnicy. To, czego ja uczę na konsultacjach żywieniowych, to to, i to, do czego zachęcam, to jest struktura taka, którą nazywamy dietą jesz co chcesz, czyli w oparciu o bilans kaloryczny oraz odpowiedni podział makroskładników, dostosowany indywidualnie do potrzeb danej osoby, zezwalamy na każdy produkt, jaki istnieje. Więc idziemy w tym kierunku, że to będzie kontrowersyjne, co powiem, natomiast zaraz to rozwinę. Idziemy w tym kierunku, że nieważne jest to, co jesz, tylko to, ile jesz. Dlaczego to jest kontrowersyjne? Ponieważ ktoś powie, no dobra, czyli mogę jeść 3 tabliczki czekolady dziennie na śniadanie, obiad i kolację. Tak, możesz, jeśli zmieścisz się w bilansie kalorycznym, jedząc samą czekoladę jesteś w stanie schudnąć, jedząc same warzywa jesteś w stanie przytyć. To tak czysto teoretycznie. Natomiast od strony praktycznej rzeczywiście jakość Twojego życia, samopoczucie, jakość tej sylwetki, pomimo że ona się będzie zmieniała, o wiele lepsza ta jakość będzie na produktach pełnowartościowych niż oczywiście wysoko przetworzonych. Natomiast trzeba naprawdę poświęcić trochę czasu, po pierwsze, żeby zrozumieć, jak to żywienie powinno wyglądać, po drugie, żeby zrozumieć i dowiedzieć się, jak funkcjonuje nasze ciało, bo nasze ciało jest indywidualną jednostką, więc są jakieś ogólne zasady, ale i tak to nasz indywidualizm będzie nami kierował w doborze chociażby produktów. No i zrozumieć, jak ta relacja z żywieniem powinna wyglądać. Tutaj myślę, że możemy podać przykład, najprostszy przykład, którego możemy użyć, to jest metoda 80-20, więc jeśli nie wiesz do końca, jak ta relacja z żywieniem powinna wyglądać, to uwierz mi, że z czystym sumieniem możesz dać sobie przyzwolenie na metodę 80-20, czyli 80% diety czystej, trzymanej, 20% tej diety to może być jakiś tam cheat meal, coś słodkiego, dowolny produkt. Nie ukrywam, że sam też w ten sposób funkcjonuję. To, czy będąc na wysokim poziomie można sobie pozwolić na jedzenie chociażby fast foodów, pizzy, kebabów i tak dalej. Po pierwsze, żeby była jasność, ja jem sporadycznie, obecnie sporadycznie, ale pozwalam sobie na takie rzeczy. Natomiast nie jem tego codziennie. Przy takiej ilości wysiłku organizm potrzebuje nadrabiać te kalorie i nie można powiedzieć, że tak jak wspomniałem wcześniej, nieważne jakimi produktami, ważne, żeby po prostu te kalorie przyswoić. I kiedyś bym powiedział, że tak. I przyznałbym rację i zgodziłbym się w 100% z założeniem diety jesz co chcesz. Nawet byli kulturyści, którzy robili formę sylwetkową, formę na zawody, jedząc fast foody, po prostu mieszcząc się w kaloriach i w makroskładnikach. Natomiast teraz z perspektywy gościa, który już od wielu lat trenuje, od wielu lat tą swoją relację z jedzeniem w jakiś sposób też buduje, i z perspektywy gościa, który nie ma już 19-20 lat, tylko kilka lat więcej, ale ten metabolizm też się zmienia, wrócę do tej indywidualności. Ja osobiście czuję po swoim ciele, że lepiej się czuję, że mam więcej energii, czuję się zdrowszy po prostu, lepiej śpię, kiedy jem pełnowartościowe posiłki. Czuję się gorzej, czuję się zamulony, mam mało energii, słabą jakość snu, kiedy powiedzmy zjem za dużo słodyczy, tak? Więc realnie to, co jem, ma wpływ na moje samopoczucie. I teraz nieważne, czy ja się zmieszczę w kaloriach, czy nie. Jeśli ja zjem dużą ilość słodyczy, mieszcząc się w kaloriach, to oczywiście to nie ma wpływu na moją sylwetkę bezpośrednio w taki sposób, że nie wiem, nie przytyję, no bo zmieściłem się w kaloryce,
ale gorzej się czuję. No i tutaj chyba warto zaznaczyć, że dla mnie osobiście samopoczucie jest ważniejsze niż wygląd. Obecnie pracuję nad swoją sylwetką, redukuję wagę tylko i wyłącznie ze względu na zawody. Natomiast wyrosłem z kultu sylwetki. Chodząc do różnych programów telewizyjnych, staram się nie pokazywać bez koszulki. Nie dlatego, że się wstydzę, bo chyba jakoś najgorzej nie wyglądam. Natomiast zawsze, jak produkcja naciska, to odpowiadam to samo. Ja nie będę promował kultu wysportowanego ciała. Też nie będę promował absolutnie kultu normalizowania bycia otyłym. Niestety, jako trener nie mogę na to pozwolić, bo to nie wiąże się absolutnie ze zdrowiem. Są osoby, które mogą się ze mną nie zgodzić, ale trudno. I co chciałem powiedzieć, do czego zmierzałem? Że rzeczywiście, ja tak jak wspomniałem, dla mnie indywidualnie jakość żywienia bezpośrednio przekłada się na jakość samopoczucia. Więc myślę, że z wiekiem zaczynamy to dostrzegać. Z wiekiem zaczynamy też dostrzegać to przez to, że nasz organizm się zmienia, że o wiele więcej swojej uwagi musimy poświęcić na ten element żywienia w naszym życiu, żeby jakieś zmiany zaszły. Jest duża różnica, czy zjemy, nie wiem, jajko sadzone, czy zjemy kawałek czekolady. Ciało to traktuje jak paliwo, więc jeśli wlejemy gorsze paliwo do baku, to po prostu będziemy gorzej jechać i tyle. Można powiedzieć, że całe swoje sportowe życie, ze względu na to, że trenuję sporty wytrzymałościowe, pływanie, bieganie, no to jestem na diecie wysokowęglowodanowej. Oczywistością jest to, że węglowodany są głównym źródłem energii, cukry są głównym źródłem energii. No i rzeczywiście większość sportowców trenujących właśnie sporty wytrzymałościowe, kolarze także, no na tych węglowodanach bazują. Więc to jest coś, co się u mnie sprawdza. Ta duża ilość węglowodanów to jest coś obowiązkowego, żebym ja po prostu miał energię. Natomiast z wiekiem, stawiając też troszkę mocniej na regenerację, zadbałem o odpowiednią ilość białka w diecie, bo o tym trzeba pamiętać. Bardzo często zapominamy o tym, żeby to białko w jakiś sposób dostarczać. No i staram się je dostarczać nie tylko za sprawą odżywki białkowej, ale również produktów po prostu w ciągu dnia. Więc na takiej diecie jestem i myślę, że na takiej diecie będę jeszcze długo, póki będę sportem się zajmował jakoś tam bardziej. Natomiast jeśli mówimy o żywieniu już stricte startowym, no to niestety muszę ponownie powiedzieć to samo, co w rozmowie z Darkiem Pachutem, że ja się tym nie zajmuję. O co chodzi? Chodzi o to, że ja na ten moment, będąc 2 miesiące przed startem, nie wiem, co będę jadł w trakcie startu. Mam swoje sprawdzone żele, mam swoje sprawdzone produkty, które mogę jeść w trakcie. Natomiast to nie ja będę ustalał, co i kiedy będę jadł, tylko osoba za to odpowiedzialna, czyli po prostu dietetyk znający się na sportach długodystansowych, wielogodzinnych. Ciekawostką jest to, nie każdy z Was wie, że oprócz tego, że ciężko zapamiętać jest to, co kiedy zjeść, to na wysokim zmęczeniu piekielnie trudno jest po prostu to zapamiętać, więc kolarze i triatloniści bardzo często przyklejają sobie na ramę kierownicy taką ściągę, na której jest po prostu napisane, kiedy i co trzeba zjeść. Więc zobaczymy, co mi tam wymyślą. Ja po prostu sobie nakleję ściągę i jak będzie napisane, to tak będę jadł. Natomiast ciekawostka kolejna jest taka, że przy wysiłku wielogodzinnym, takim jakim jest na przykład pełny dystans Ironmana, no zdarza się, że troszeczkę odbiegamy od tego, co jest w rozpisce, ponieważ jeśli ścigasz się 8, 9, 10, 12, 18 godzinę, w zależności od tego, jaki masz start, to czasami nie masz ochoty na przykład na tego banana, który jest tam rozpisany, tylko masz ochotę, jak to już historia nam pokazała, na przykład na pizzę, na McDonalda, na rosół. I to są naprawdę produkty, z których sportowcy korzystają w trakcie zawodów, w trakcie rywalizacji. Mózg po prostu musi dostać coś dobrego, żeby psychicznie się podbudować. Organizm musi dostać coś, nawet powiedzmy bardziej takiego śmieciowego jedzenia, ale to nie wpływa negatywnie na ciało, a wpływa bardzo pozytywnie na głowę. Czekolada też jest mile widziana w trakcie startów wielogodzinnych.
Nowy odcinek w każdy czwartek, co tydzień. Zapraszam.